Panie Piotrze, znajdujemy się w Narodowym Centrum Żeglarstwa. Dzisiaj jest pierwszy dzień projektu Zdolni z Pomorza. Skąd ten pomysł i kilka słów o samym projekcie? Wspieranie uczniów uzdolnionych w Zdolnych z Pomorza rozpoczęło się już w 2010 roku, a pomysł wynikł z takiej obserwacji, że powszechnie uważa się, że uczniowie uzdolnieni sobie jakoś poradzą. A chodzi o to, żeby oni nie poradzili sobie jakoś, tylko żeby sobie poradzili bardzo dobrze, bo mając większe możliwości, mogą osiągnąć więcej, ale potrzebują do tego specjalnego wsparcia. I jednym z takich dosyć nietypowych pomysłów, jeżeli chodzi o wsparcie uczniów uzdolnionych, są właśnie obozy naukowe realizowane we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Narodowym Centrum Żeglarstwa. Istotą tych obozów jest to, żeby młodzi ludzie poza tym, że mają zajęcia naukowe, mogli też spotkać się ze sobą, poznać ludzi podobnych sobie i spędzić też przyjemnie czas między innymi na jachtach na wodzie.